Rozmawiamy z dyrektorem Wolsztyńskiego Domu Kultury, panem Gerardem Jastrzębskim. Panie dyrektorze, był pan ostatnio wraz z pracownikami Domu Kultury najbardziej zapracowanym człowiekiem w Wolsztynie. Jak długo trwały przygotowania do Dni Ziemi Wolsztyńskiej? W zasadzie przygotowania do Dni Ziemi Wolsztyńskiej już się zaczęły w marcu, ale główne zadania, które spełnialiśmy przygotowując tą imprezę, to już się zaczęły najgłówniejsze, najwięcej roboty było. To już 3 tygodnie przed, prawda, samym świętami. Także naprawdę z tego miejsca chciałbym przy okazji też wszystkim pracownikom serdecznie podziękować za tą pracę, a rodzinom ich za wyrozumiałość, że, prawda, mogli tak długo, prawda, a czasem do 9-10 codziennie siedzieć, nie licząc piątków, świątków i niedziel, prawda? Rzeczywiście trzeba ich za to podziwiać. Tak. Panie dyrektorze, jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie związane z oceną dzisiejszego dnia. Jak pan ocenia przebieg dzisiejszej inauguracji i żakinady? No, oceniam, że młodzież była przebrana, ubrana wspaniale, świetne pomysły miała, prawda? Świetnie wypadła impreza inauguracyjna dotycząca przekazania kluczy młodzieży przez burmistrza i radę. W ogóle rada i burmistrz świetnie ubrani tak samo, prawda? Stroje szlacheckie. Także ja myślę, że to wszystko było na piątkę. Czyli również burmistrz, rada miejska dopasowała się do tego święta. Na pewno. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.